Cześć, zapraszam Was do testu Suzuki SX Crossa zgodnie z jego przeznaczeniem. Jedziemy! Jak widzicie, nasz samochód testowy ma takie jarmarczno-dyskotekowe naklejki, ale postaram się je skutecznie zamaskować, oczywiście w błocie. Tak jak Wam mówiłem, próbowałem zamazać te naklejki, no i prawie mi się udało, no powiedzmy, że już mniej je widać trochę, ale auto naprawdę, kurde, jest takie dzielne terenowo. O, tył zupełnie czysty, nie trzeba myć. Z tej strony, no też prawie zamazane wzorki. Jeśli podobały Wam się testy w błocie, to teraz zapraszam na walkaround wokół auta, w którym opowiem Wam o S-Crossie, potem będą wrażenia z jazdy, a na końcu moja skromna opinia. Zapraszam! Zaczynamy od silnika. S-Cross występuje w dwóch wersjach silnikowych. Albo mamy 1.4 Booster Jet 129 koni z miękką hybrydą, taki właśnie jak ja dostałem, albo 1.5 Dual Jet 116 koni. Moja testówka 1.4 Booster Jet bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie swoim spalaniem. To auto nie nastraja nas do dynamicznej jazdy, tak więc przy spokojnej jeździe spalanie wyniosło. W mieście 6,5 do 7,5 litra na 100 km, natomiast na trasie przy 120 km na godzinę 5,8 litra, a przy 140 km na godzinę 7,3 litra. Bardzo dobre wyniki. Według producenta zasługa tego niskiego spalania wynika po pierwsze ze wspomagania silnikiem hybrydowym, a po drugie z niskiej masy samochodu wynoszącej tylko 1310 kg. Mówię według producenta, bo paradoksalnie podobno bez hybrydy auto spala podobne ilości paliwa, bo jest po prostu jeszcze lżejsze. Ogólnie to ta jednostka 1.4 Booster Jet zbiera wśród swoich użytkowników same pochwały. Dobrze przyspiesza, nie psuje się i jak już wspomniałem, bardzo mało pali. Chciałbym jeszcze wspomnieć o systemie Start-Stop S-Crossie, który działa niezauważalnie i bardzo płynnie. Mnie nie przeszkadzał w jeździe, a mówię to dlatego, że w niektórych nowych autach mi przeszkadza, na przykład w Fordach, w Skodach, gdzie jest taki bardziej wyczuwalny ten Start-Stop i mam ochotę go wyłączyć albo wyprogramować. A tutaj działa mięciutko i nie przeszkadza. Do testów dostałem autko z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Działało bardzo dobrze, nie miałem tam żadnych większych uwag. Jest jeszcze 6-stopniowy automat w tych wersjach S-Cross Dual Jet Hybrid. Nie wypowiem się, jak on działa, bo takim nie jeździłem. Jeżeli jeździliście takim, wiecie jak działa, to dajcie znać w komentarzu. I płynnie przechodzimy sobie do wnętrza, które jest takie japońskie, proste, trochę przestarzałe, plastikowe, ale za to dobrze spasowane. Tak jak Wam mówiłem już kiedyś, że nie jestem takim typem macacza, rozciągacza i wyginacza plastików. Jak jeździłem po dziurach, to nie skrzypiało, a co będzie dalej, to zobaczymy. Z tyłu jest sporo miejsca na nogi. Ale na głowę to już tak, niekoniecznie. I osoby mające powyżej 1,80 m już pewnie troszeczkę będą się garbiły. Jeśli chodzi o bagażnik, to ma 430 litrów pojemności, ale to takie solidne 430 litrów, bo mnie się wydawało, że on ma więcej. Jest dość spory, ustawny. Jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć o takiej specyficznej jednej rzeczy w tym samochodzie, na którą zwrócili mi użytkownicy uwagę. To tak zwana
pała. Pałą zmienia się menu tutaj na liczniku. Heh. Pała, kurde. No przeważnie teraz w nowych autach to już jest na kierownicy, ale... No ale co, no pała nie działa. No i przechodzimy do wrażeń z jazdy takiej drogowej, bo o tej offroadowej to już wam trochę mówiłem, może jeszcze trochę powiem. Wspominałem wam, że wyciszenie mogłoby być trochę lepsze, ale też nie ma z tym jakiejś wielkiej tragedii. Auto na drodze amortyzuje dość tak sztywno, twardo, nie jest miękkie, ale jak wjedzie w jakąś dziurę, to już sprężyście odbija. W terenie zupełnie nie czuć tej jego twardości i jeździ się nim po prostu przyjemnie. Jak to przystało na SUV-a, widoczność jest w porządku i dobrze się tym autem manewruje po mieście. Pogoda jest dzisiaj taka bardziej barowa niż youtuberowa, ale daje radę jakoś. Chciałbym wam powiedzieć, że gdy odbierałem ten samochód i zobaczyłem go tak pierwszy raz, to mówię, no kolejny taki nudny SUV trochę, w takim kolorze srebrnym, niezbyt fotogenicznym, jeszcze te dyskotekowe naklejki na nim, ale jak pojeździłem, to bardzo mi się spodobało to auto. Lekkie, silnik ten 1.4 daje radę, hybrydka go tam czasem ładuje, wnętrze plastikowe, ale dobrze spasowane, jakoś tam nie trzeszczy. Infotainment system, wszystko co powinien mieć, to ma, bo jest to nie jest jakiś tam najlepszy, najnowszy infotainment, tylko taki zupełnie prosty dla takiego dziadka, który się nie umie obsługiwać nowym samochodem, że klikasz i wszystko od razu umiesz. Parowanie z Android Auto banalne, łączność przez telefon, radio, taki powinien być infotainment. Prosty, w dwóch kolorach, ale robi robotę. Wszystko się szybko zmienia, nawet są jakieś informacje odnośnie ładowania samochodu. Jak dla mnie to jest super system, naprawdę. Co tam więcej? A, pytałem użytkowników na Facebooku, na grupie przed tym testem, jakie widzą wady tego samochodu. No to przede wszystkim wymienili wygłuszenie. Ja to sprawdzałem i tak przy 80 zaczyna się szum, ale przy 140 jest w sumie podobny ten szum, jakoś nie jest tragicznie. Da się tym autem normalnie robić trasy, na tempomacie wszystko było ok. Także no niby jest to wada, ale znośna. Zresztą można sobie samemu zrobić wygłuszenia drzwi, tutaj słup kufa i będzie o wiele ciszej. W japońskich autach no tak przeważnie trzeba robić. Dla mnie wadą jest na przykład, znaczy to taka też drobna wada, pierdoła, ta regulacja tutaj pochylenia fotela, bo ja lubię jednak mieć pokrętło, które jest takie precyzyjne, a tutaj ta wajcha, która tutaj jest, no jest nieprecyzyjna, ale siedzi się ogólnie bardzo dobrze. Ja siadłem i siedzę, nie tak jak w moim Mercedesie GLK, o którym wam mówiłem w poprzednim filmiku przy okazji Cupry Born, też zapraszam was do obejrzenia. Tam przez rok cały czas tak, pracowałem góra, dół, lewo, prawo, na wszystkie strony, nie znalazłem miejsca. Tu od razu znalazłem miejsce. Wszystko tu gra, naprawdę polubiłem ten samochód, zwłaszcza jak wjechałem nim w takie tereny szuwarowo-bagienne. O, wypięła mi się kamera, nieważne, nadal nagrywa. Wjechałem w tereny szuwarowo-bagienne, po prostu nie miał żadnego problemu z wyjechaniem ze srogiego błota, a pada deszcz, ja jeździłem po łąkach, po błotach, po takich drogach polnych, szedł jak burza, także na ryby, grzyby, taki prosty samochód ekonomiczny, tutaj ma tryby sport, no trochę lepiej tam na tym, trochę lepiej jeździ w tym trybie sport, ma tryb snow i snow połączony z lock, to jest blokada dyfra. Wyjedziecie z każdego miejsca, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem tego samochodu i chciałbym taki samochód mieć, także polecam wam do zakupu, naprawdę. W swojej kategorii cenowej S-Cross bije rywali na głowę, bo za 120 tysięcy złotych możemy mieć już naprawdę dobrze wyposażony egzemplarz. Z drugiej strony to mnie te radary i systemy do tego charakteru auta zupełnie nie pasują i wolałbym mieć takiego bardziej golasa. Jaka jest moja opinia o S-Crossie? Jest to auto takie proste, lekkie, oszczędne, tanie, idealne do miasta na co dzień i na weekendowe wycieczki w teren czy na rybogrzyby. Podkreślę to już któryś raz, że bardzo pozytywnie mnie ten samochód zaskoczył.
Chciałbym podziękować salonowi Suzuki z ulicy Jasnogórskiej w Krakowie za wypożyczenie mi S-Crossa. Widziałem tam jeszcze nowego Jimniego, Suzuki Vitara, także jest z czego wybierać. No i to na tyle w sumie w tym filmiku. Mógłbym nagrać więcej ciekawych ujęć tego auta, ale strasznie pada w tej naszej krainie deszczowców. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, też do polajkowania, do zostawienia jakiegoś komentarza, na przykład napiszcie mi, co myślicie o tym samochodzie, czy jeździliście nim gdzieś też po bagnach, albo jeżeli chcecie kupić taki, to napiszcie mi też, może macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem, bo trochę się z nim przez parę dni zapoznałem. W ogóle możecie mi napisać, co myślicie o moim kanale, bo jestem początkującym youtuberem i też potrzebuję jakichś tam wskazówek. Staram się to robić coraz lepiej, wychodzi to różnie, bo nie jest to prosta sprawa z tymi filmikami. No i tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.